Co trzeci Polak przed telewizorem w sylwestrową noc wybrał Polsat. Z całego serca dziękujemy za wspólną zabawę na krakowskim rynku. Życzymy Państwu wspaniałego nowego roku. Oczywiście z Polsatem. W najbliższym programie wstrząsająca historia pani Agnieszki i jej dzieci. Pani Agnieszka mieszka na wsi. Zdecydowała się zawiadomić prokuraturę o kazirodczym związku córki sąsiadów z ojcem. Sąd potwierdził zarzuty i skazał sąsiada na 10 lat więzienia. Dlaczego zmowa milczenia na wsi trwała tak długo? Czy jest jakiś związek między ujawnieniem przestępstwa a umieszczeniem dzieci pani Agnieszki w domu dziecka? Program Nasze Dzieci już za chwilę. Enter! Witajcie na stronie www.figofago.pl. Burdlu z własnego domu nie będę robił. I kliknij se dwa razy. No. Świat według kiepskich. Jutro o 20. Harvey Keitel. Raquel Welch. Bill Cosby. Jako szalona załoga ambulansu. Jesteś wyjątkowym facetem albo utalentowanym kłamcą. W ich fachu liczy się szybkość. Łapi duchy. Jutro o 20.30. Już za chwilę. Wstrząsająca historia pani Agnieszki i jej dzieci. Pani Agnieszka mieszka na wsi. Zdecydowała się zawiadomić prokuraturę o kazirodczym związku córki sąsiadów z ojcem. Sąd potwierdził zarzuty i skazał sąsiada na 10 lat więzienia. Dlaczego zmowa milczenia na wsi trwała tak długo? Czy jest jakiś związek między ujawnieniem przestępstwa a umieszczeniem dzieci pani Agnieszki w domu dziecka? Zanim odpowiemy na te pytania, poznajmy Marcelego i Kacpra, którzy dzięki Państwa pomocy mają szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Witam Państwa w programie Fundacji Polsat Nasze Dzieci. Na początku przedstawię Państwu pięknych chłopców, braci, którzy mają to szczęście, że mają kochającą rodzinę i tego pecha, że dotknęła ich choroba genetyczna. Wspólnie z mężem mieszkamy w Grójcu, jesteśmy pięcioosobową rodziną, wychowujemy trzech synów, Kacper 12 lat, Sebastian 10 lat i Marceli 6 miesięcy. Z całej trójki najbardziej aktywny jest Marceli, mimo tego, że jest najmłodszy. Najwięcej tu hałasuje, najwięcej trzeba mu poświęcać czasu. Kacperek jest takim dzieckiem raczej zamkniętym w sobie. Ma swój taki zamknięty świat. Jest troszeczkę odizolowany od rówieśników, ponieważ nie chodzi do szkoły. Ma on prowadzone nauczanie indywidualne w warunkach domowych. Dwaj synowie niestety urodzili się z genetycznie uwarunkowaną chorobą, mukowiscydozą, która u Kacpra spowodowała to, że dziś żyje on bez jednego płuca. W wieku 10 lat miał usunięte całe płuca niestety, było on tak zainfekowane, że nie dało rady go po prostu uratować. Marceli natomiast urodził się jako zdrowe dziecko, można powiedzieć, dostał 10 punktów w skali Apgar. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że może być również tą chorobą obciążony, ale jak to bywa, rodzice zawsze wierzą w tą lepszą prawdę, więc cały czas wierzyliśmy w to jednak, że to było pół na pół, że jednak się uda i będzie zdrowym dzieckiem. U Marcelego mukowiscydozę potwierdzono w lipcu. Mukowiscydoza to choroba o podłożu genetycznym. Polega ona głównie na tym, że w wyniku uszkodzenia genu po prostu organizm nie radzi sobie z wytwarzającą się ciągle bardzo dużą ilością wydzieliny,
która w przypadku infekcji jest jeszcze gęsta i bardzo trudna do ewakuacji dla dziecka. By pomóc dziecku ewakuować wydzielinę, która się gromadzi w płucach, stosujemy inhalacje z różnego rodzaju leków. Są to leki rozrzedzające, nawilżające, które pomagają właśnie tą wydzielinę rozrzedzić, i w wyniku czego jest ona łatwiej przesuwana po prostu w drzewie ostrzelowym, w płucach, i łatwiej dziecku jest tą wydzielinę odkrztusić. Jest to też rehabilitacja ciągła z dzieckiem, czyli ćwiczenia oddechowe, drenaże, no i po prostu aktywność taka na co dzień, spacery, w miarę oczywiście możliwości. Koszty leczenia dziecka z mukowiscydozą są na pewno bardzo różne, zależy to od stanu dziecka, od postępu choroby w danym przypadku. No, w przypadku Kacpra jest to około 1300-1400 zł i są to koszty, które ponosimy my rodzice, płacąc za leki w aptece. Marcelego trudno mówić na razie po prostu o kosztach, jakie one będą. Troszeczkę ta choroba inaczej się u niego okazała, inaczej się rozwija, także na pewno nie będzie łatwo, no bo łatwo nie jest. Czasami kochająca rodzina to za mało. Potrzebni są także inni, życzliwi ludzie. Każdy z nas może być takim człowiekiem. Wystarczy wysłać SMS o treści pomoc pod numer 7531. A teraz mam do Państwa jeszcze jedną prośbę. Proszę nie wzdychać ciężko i nie zniechęcać się. O, znowu o tym molestowaniu, znowu to obrzydliwe kazirodztwo. Nie do końca o nim będziemy dziś mówić, ale o tym, co się dzieje, jeśli w takiej sprawie milczymy, albo co się dzieje, jeśli taką prawdę zdecydujemy się ujawnić. Jeśli zbierzemy się w sobie, całą swoją odwagę, pójdziemy na policję bądź do prokuratury i powiemy, w takim a takim domu dzieje się taka rzecz. Pani tak zrobiła, pani Agnieszko. Chodziło o dom pani chłopaka. Tak. Jak pani się zorientowała, że to kazirodztwo, to co się w jego rodzinie dzieje? Byłam tam 4 razy w domu. Zaobserwowałam wiele niepokojących symptomów. Co na przykład? Że synek siostry Pawła jest bardzo podobny do ojca. I córka siostry Pawła też była bardzo podobna do ojca i córki. I zaczęła pani swojego chłopaka wypytywać. Tak. I co w końcu się okazało? Co powiedział? Że dzieci jego siostry są dziećmi jej i ojca. I chłopiec i dziewczynka są z kazirodztwa? Tak. Czy pani pytała, czy to był jakiś, nie wiem, jednostkowa, stara historia, czy regularny związek? Tego nie wiem. Wiem, że jeden, co Paweł mi opowiadał, to był jednorazowy gwałt na siostrze, a później, nie wiem, jest pierwsze dziecko, a drugie dziecko, nie wiem, chyba też. No i co pani z tą wiedzą zrobiła? Stukała się pani w głowę, po co pytałam, teraz nie. Muszę coś z tym zrobić? Nie. Nie, po prostu dałam Pawłowi warunek, że jeżeli on nie pójdzie na prokuraturę zgłosić tego ze mną, pojadę ja sama. No i oboje zdecydowaliśmy się pojechać na prokuraturę i zgłosiliśmy to w prokuraturze Nyskiej. Potraktowali was tam poważnie? Tak, bardzo poważnie. Co z tej całej sprawy wynikło? Ten pan został aresztowany, osadzony w więzieniu i został skazany po sprawie na 10 lat. A co za to spotkało panią? A mnie spotkało za to, że moja matka mnie nie zrozumiała i zabrali mi... przez to dzieci do domu dziecka, przez matkę. Przez to, że pani ujawniła tak, kazirodztwo... Tak, po części matka mnie nie zrozumiała i powiedziała, że zrobiłam błąd. Po co się mieszałam w takie sprawy. I to po prostu tak narastała taka sprawa. Cała sytuacja, która gromadziła się przez laty, konflikt z moją matką, która nigdy mnie nie próbowała i obecnie też nie próbuje mnie w ogóle zrozumieć. Przez to się tak stało, a nie inaczej, że dzieci zostały odebrane mi. Ile lat ma starsze dziecko? 5,5.
To było dziecko z małżeństwa, które się rozpadło, tak? Tak. A młodsze? To jest dziecko moje i Pawła. W jakim wieku? 2 miesiące. 2 miesiące? Co trzeba narozrabiać, żeby stracić dzieci w ten sposób, żeby ktoś miał prawo zabrać je do domu dziecka? Co pani narozrabiała? Według matki, matka oskarżyła mnie na policji, że jestem chora psychicznie, czego nie ma w ogóle dowodów. A była pani badana? Psychiatrycznie? Nie, nigdy. Teraz będę badana dopiero. Będę udowadniać, że nie jestem chora. Muszę udowodnić sądowi, że się nadaje. Nadaje się na matkę. To co się wydarzyło, że pani to musi udowadniać? No, matka poszła i powiedziała, że pani jest wariatka i to wystarczyło? Tak, bo unikałam jej unikałam z nią bycia. Chciałam się usamodzielnić już w końcu, żeby moja matka nigdy już nie decydowała o moim życiu, żebym ja mogła decydować o swoich dzieciach i swoim życiu. I matka zdecydowała, że coś mi się stało z psychiką. Że unikałam, wychodziłam z domu, żeby się nie awanturować. Przy synku, który to bardzo źle znosił, chodziłam po wsi, unikałam. Przychodziłam dopiero, kiedy ona jechała z mojego domu. Przychodziłam dopiero wieczorami, matka nieraz mi drzwi zamykała. Nie mogłam otworzyć, nie mogłam się dostać z synkiem do domu. Matka pani Agnieszki przyszła najpierw do pana, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, naskarżyć na córkę. Co takiego powiedziała, że to pana przekonało? Znaczy, pierwsza wizyta to nie była skarga, tylko przyszła o pomoc, zwróciła się o pomoc. Co ma zrobić, ponieważ jest taka i taka sytuacja. To jaka? Znaczy, sytuacja tego rodzaju, że pani Agnieszka stawia syna do kąta, że kary cielesne stosuje w postaci na przykład gdzieś tam wpychania w pokrzywy dziecko, prawda? No, w związku z tym my jako opieka społeczna niestety musieliśmy zareagować. No, parę razy spotkaliśmy się z kłamstwem, które... Jakim kłamstwem? Strasznym? To znaczy, to nie było takie straszne, tylko że no, nie rozumiem, dlaczego akurat nas, bo my cały czas do niej i do tej pory cały czas chcemy jej pomagać i na pewno jej będziemy pomagać w tym zakresie. Ale w czym was okłamała? No przykładowo, dzwoniliśmy, doszły do nas sygnały, że pani Agnieszka gdzieś wędruje po cegielni, po jeskom praktycach, takie jakieś tam, prawda, rozlewisko, gdzie z namiotem i tam nocuje. Prosi, więc ja za telefon dzwonię, pani Agnieszko, gdzie pani jest? Jestem w szpitalu w Brzegu. Nie dawało mi to spokoju, w związku z tym zadzwoniłem do szpitala do Brzegu, do Opola. Poprosiłem, czy jest po prostu taka pacjentka o takim nazwisku. Niestety nie było. A co jest złego w wędrowaniu z namiotem po lokalnych gliniankach, gdzie wszyscy chyba chodzą się kąpać? To jeszcze nie był powód do zabrania dzieci, ale wiele sytuacji... Ale co jest złego w tym? Czy inne matki są kontrolowane przez pomoc społeczną, jeśli idą się pokąpać na glinianki z tymi dziećmi? To znaczy, to nie wyglądało, bo ja mówię, że o tym, że pani Agnieszka chodzi gdzieś tam, prawda, z namiotem, to dowiedzieliśmy się od koleżanki, więc... No dobrze, ale czy to było lato? To było lato, ale pani Agnieszka była w 8 miesiącu ciąży, twierdziła, że ciąża jest zagrożona, w związku z tym no, nas to zaniepokoiło, prawda, że gdzieś tam kobieta, syn 5-letni, no nie wiadomo, może nastąpić poród, dziecko nie wiadomo, 5-letnie jakby się zachowało w trakcie. To takie gmina niania, ja jestem zdumiona tym poziomem troski. Co to było z tym namiotem? Z cyganami się pani poszła włączyć, z taborem, to, że moja z 8 miesiącem? Mojej matce nigdy się nie podobało, że chodzę na cegielni kąpać. Chodziłam tam często, bo była ładna pogoda. Chodziłam, tak jak mówiłam, unikałam kłótni z moją matką, chciałam sprzeczki unikać, żeby moje dziecko, żebym ja tak dokładnie nie denerwowała się w 8 miesiącu ciąży i unikałam matki, tak. Przyznaję, że okłamałam opiekę społeczną, że byłam w Brzegu, w szpitalu, bo chciałam, żeby moja matka w końcu dała mi spokój. Jak to było z tym namiotem jeszcze? Nocowałam 2 razy z koleżanki córką w namiocie na podwórku latem, kiedy było 25 stopni. A ja nie mieszkałam w namiocie, po prostu unikałam tylko matki. Że moja gdyby matka dała mi państwo spokój. Było tak opiekuńcze jak wasza gmina, to w sezonie wakacyjnym na kempingi i pole namiotowe powinna przyjechać policja, najlepiej obyczajowa, i wygarnąć wszystkich ludzi z dziećmi.
Na pewno to nie była przyczyna do odebrania dzieci, bo ja z postanowieniem sądu tu się absolutnie nie będę sprzeczał. Zresztą ja takiej decyzji nie podjąłem. Ja mówię, to był jeden z elementów, gdzie no, obserwowaliśmy. Gdyby pan tę decyzję mógł podjąć, to pewnie pan by ją dawno już odwołał. O tych przyczynach właśnie porozmawiamy po przerwie. Miesiąc temu na studiach uczyli was lekarze. Dzisiaj wy jesteście lekarzami. Spędzicie tu 7 lat jako rezydenci i będzie to najlepszy i najgorszy okres w waszym życiu. Każdego dnia będą stykać się z ludzkim nieszczęściem. Są panami życia i śmierci. Jak poradzą sobie z tak wielką odpowiedzialnością? Zobacz, jak pracują. Chirurdzy w czwartek o 20:30. Tajemnice. Jak ja mam ci pomóc, jak nie wiem, o co chodzi? Stój, Basia! To policja! Cały czas szukamy tej suki. Brudne interesy. Ja jestem tylko zwykłym policjantem. Nic nie wiem i nic nie mogę. Rozumiesz? Policja! Rzuć to, synu! Nie chcę przypadkowych ofiar! Serial kryminalny. Fala zbrodni. W czwartek o 21:25. Mam na imię Julia. Moją pasją są konie. 8 lat temu Julia przeszła bardzo ciężką operację kręgosłupa. Potem długą rehabilitację. Teraz bez przeszkód może realizować swoją pasję. Julia jest jednym z tysięcy dzieci, którym twój szlachetny gest uratował zdrowie i życie. Kolejne czekają na twoją pomoc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Wystarczy chcieć. Dziękuję. Witam po przerwie. Kazirodztwo, co dzieje się, gdy je ujawniamy? Pani Agnieszka ujawniła, że w domu jej przyjaciela tak się właśnie dzieje. Sprawca trafił do więzienia na 10 lat, a ona straciła dzieci. Trafiły do domu dziecka. Sąd ograniczył władzę rodzicielską naszej Agnieszce K. Zarządził umieszczenie w natychmiastowym obydwojga dzieci w domu dziecka. Nie wiem, co się stało, że są domu dziecka. Konflikt cały, jaki był podłożem takiej decyzji sądu, chyba wynika z konfliktu rodzinnego, jaki zaistniał w domu Agnieszki. Zamieszkiwała ona w tym czasie z matką. Matka ma prawo oceniać pewne działania córki. Ja myślę, że ta teoria spiskowa, gdyby przyjąć tylko relację matki, mogłaby być wiarygodna, ale tutaj nie jest tylko relacja matki. Wydaje mi się, że te wszystkie sygnały z boku, jakby, a więc policji, pomocy społecznej, sąsiadów, mieszkających ludzi w tej miejscowości, no, przeczą tej teorii podnoszonej przez Agnieszkę K. o tej teorii spiskowej. Mamusia musi odwiedzać, żebyś się nie zapomniała, bo tu mamusi. Te podawane fakty w pismach kierowanych do sądu były bardzo niepokojące. Wychodziła ona z tym Cezarym z samego rana z domu siódmej. Przez cały dzień z tym dzieckiem błąkała się po mieście, wracała późno. Dziecko było widywane w stanie zmęczenia fizycznego, psychicznego. Nie zezwalała na kontakty jakiekolwiek temu dziecku z innymi rówieśnikami. Kiedy załatwiono już umieszczenie tego dziecka w przedszkolu, matka nie wyraziła na to zgody. Za to, że on by chciał strasznie chodzić do przedszkola, że chciałby mieć kolegów normalnych. Matka pobiła go, zbiła go normalnie. Próba interwencji policji nie udała się. Matka się zamknęła i nikogo nie wpuściła do mieszkania. Nie puszczała zresztą żadnych innych osób do mieszkania, które chciały jej pomóc. Jest mamą czułą, troskliwą. Opiekuje się również dziećmi w nocy. Jest taką osobą wyczuloną też na potrzeby dzieci. Pewien obraz potem się rysował już w wypowiedzi
ojca, który był tam wpuszczany do tego domu, gdzie stwierdzono tą butelkę, na przykład typową z mlekiem, które się podaje dziecku, całkowicie brudną. No warunki higieniczne też mają znaczenie. Dzieci pani Agnieszki były zadbane, pielęgnowane. Szczególnie to widać na takim malutkim dziecku, jakim jest Zuzia. Widać dziewczynką taką zadbaną, widać, że wypielęgnowaną, wynoszoną, bo bardzo lubi nosić się na rękach. Natomiast jeżeli chodzi o Cezarego, to takie typowe dziecko w swoim wieku. Jest dzieckiem społecznym, lubi się bawić z dziećmi. To mieszkanie w tej chwili obecnie Agnieszka K. zamieszkuje, jest w fatalnym stanie. Warunkiem, które ma do spełnienia, ma być wyremontowanie tego mieszkania, tak aby tam dzieci mogły przebywać w normalnych warunkach. A co byś chciał? Do domu. Pan powiedział, że on tylko chce już do domu wrócić. Ja mu tylko zawsze obiecałam, że tam, gdzie on będzie i Zuzia teraz, bo wtedy Zuzi jeszcze nie było, byłam w ciąży, powiedziałam, że tam, gdzie on będzie, tam zawsze ja będę. Wierzyć się nie chce i nic się kupy nie trzyma. No, mieszkanie ma pani wyremontować, a to duże, ładne i czyste mieszkanie. Czy jest pani taką patologiczną matką, która izoluje dzieci od reszty świata i w domu dziecka jest im lepiej, ponieważ mają tam towarzystwo, a tak miały te dzieci tylko panią? Czy ja coś nie zrozumiałam? Nie. Czarek ma dwie koleżanki, nigdy mu nie ograniczałam towarzystwa. Dziecko chodziło od 19 miesiąca życia do ochronki 2 lata. Później, do sióstr, tak? Tak, do sióstr. Chodziło pół roku do przedszkola w polskiej Nowej Wsi, 2 miesiące i 2 miesiące w Kompracicach. Później jak dziadek umarł, Czarek powiedział, że nie chce chodzić do przedszkola. Dlatego zdecydowałam, że nie pójdzie i Czarek nie chodził tylko przez okres ciąży. 9 miesięcy nie chodził do przedszkola. A nie przyznałam się, że nie mam pieniędzy dla dziecka na przedszkole, ponieważ wybrałam jedzenie. Między jedzeniem a przedszkolem wybrałam po prostu pieniążki. Ale jakieś lanie się zdarzyło i z tego wyszło maltretowanie, tak? Tak. Ale zdarzyło się. Ale zdarzyło się. Bardzo tego żałuję. Czy dziecko było, nie wiem, zabrane pod eskortą na badanie do szpitala? Czy po prostu nie, w tyłek dostał? No nie powinien, ale dostał. No dostał. Kuksańce. Nie powinien. To jak to jest z tą troskliwą gminą? Czy fakt, że mama pani Agnieszki pracuje w urzędzie gminy, ma wpływ na to, jak ta gmina traktuje Agnieszkę? Mama Agnieszki nie pracuje absolutnie w tej samej gminie, co mieszka, ponieważ no, to jest gmina obok. W związku z tym nie ma żadnych tutaj powiązań jakichś rodzinnych. Natomiast no, jeżeli powracając do tego motywu, prawda, bicia Czarka, to było akurat przyszła pani Agnieszka w sprawie świadczeń rodzinnych do opieki społecznej. Zna pytanie, prawda, moje zadane Czarkowi. Czarek, chcesz iść do przedszkola? Tak. No i ja mówię, pani Agnieszko, bardzo proszę, proszę, damy pieniążki, proszę oddać Czarka do przedszkola i niech idzie sobie na 8 godzin, pani może spokojnie się młodszym dzieckiem zająć. Ale to jest niepracująca kobieta, która ma dziecko nieobjęte jeszcze obowiązkiem szkolnym. Dlaczego pana obchodzi, czy ono chodzi do przedszkola, czy nie? Bo ja tego nie mogę zrozumieć. To znaczy, wie pani co, jeżeli ja rozumiem, że dziecko jest o 7 rano brane z domu i wieczorem przychodzi, przykład, to jest przykład, mówię, jednych z... Ale jest zabiedzone, zagłodzone, posiniaczone, czy żebrze pod kościołem? Nie żebrze, czy poluje nie. na turystów? No co się złego nie. dzieje? Ja następny przykład. Do lekarza pani Agnieszka zapisała się 15 kilometrów, mając lekarza 2 kroki od miejsca zamieszkania. Ale ustawa o ochronie zdrowia jej na to pozwala. Oczywiście. Nie, ja abstrahuję od tego, ale mówię, że chodzenie cały dzień z dzieckiem... Ja miałam lekarza 23 kilometry od domu, bo lepszy był. No zgadza się, ale mówię, chodzenie cały dzień z dzieckiem po całym terenie gminy... To ale myślę, po melinach, że to... po pijaku, na zimnie i bez butów, czy normalnie, jak na spacer za rękę?
No ja się spotkałem z różnymi sytuacjami. Że a widział pan Agnieszkę pijaną z dzieckiem nieubranym? Nie, absolutnie, ale no. Pracownik socjalny już stwierdził, że u dziecka skisłe mleko jest w butelce, prawda? W trakcie, gdy była pod budynku, obok budynku. No więc no kilka takich elementów było, gdzie należałoby po prostu... Ale niech pan mi wyjaśni jedną rzecz. Czy... to mleko pewnie nie było do sanepidu zawiezione, czy było skisłe, a poza tym, jeżeli pan zna taki dom, w którym nigdy nie było brudnej butelki od mleka, gdzie jest dziecko, to chyba na Marsie było. Tylko uważam, że jedną rzecz, że jeżeli dziecko chce iść do przedszkola i mówi prawdę, to nie trzeba go z tego tytułu bić. Ale można go do tego przedszkola nie puścić, bo póki co można. To rodzice decydują. Oczywiście, że tak. A nie gmina. Oczywiście, że tak. Ja się z tym zgadzam. Ja jeszcze przytoczę następny dzień, gdzie po prostu spotkaliśmy się na ulicy i pytałem znów Czarka, jeszcze raz powtórzyłem pytanie, czy może ty byś chciał iść do tego. To spojrzał, pierwsza była reakcja dziecka taka, że spojrzał na mamę. Czy ma powiedzieć prawdę, słusznie, czy skłamać? Nie, spojrzał na mamę, bo to mama decyduje, czy dziecko chodzi do przedszkola, czy nie. Zgadza się, bo dziecko że jest małoletnie. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję sądu, no to ja w tym zakresie tu nie będę się wypowiadał, no bo nie jestem osobą, która może podważać ewentualnie decyzję sądu. Po prostu moja matka, to było tylko oskarżenie mojej matki, że jestem chora psychicznie. I ja wynikające z tego, że zgłosiła pani sprawę kazirodztwa. Tak. Jest pani osobą wykształconą. Tak. Jak wykształconą? Mam wykształcenie wyższe. I jeszcze chyba podyplomowe. Tak. Dlaczego pani nie pracuje po prostu? Bo zaczęłam wychowywać synka. Ja opiekowałam się dziadkiem przez 5 lat. Dlaczego rozpadło się pani pierwsze małżeństwo? Z niezgody. Przez matkę w sumie. A co się stało z tym drugim związkiem, z Pawłem? Tak mnie matka z drugim, też przez matkę. Tak mnie gnębiła, nachodziła. Później dowiedziawszy się, że jestem głównym świadkiem w sprawie. O kazirodztwo? Tak. Powiedziała, że nie będzie syn pedofila wychowywał jej wnuka. Poznajmy tego syna pedofila. Nie wiem skąd, ale był do mnie telefon. No. Nie wiem w ogóle, co to w ogóle jest. Nie? Typu właśnie z tego sądu rejonowego w Opolu. Jakaś tam, nie wiem, adwokatka czy coś tam, nie? No i ona mi wtedy właśnie mówi, że jej mama, Agnieszki, po prostu przyjechała pewnego dnia i po prostu powiedziała, że ona się nie daje na matkę, na Agnieszka, nie? Że w ogóle się nie stara i tak dalej. O, że jest psychicznie chora. Czy ja mam jakieś zdania na ten temat, nie? Potem ona coś tam jeszcze pytała, ta adwokatka, nie? Czy ja się zgadzam na takie coś, że mają dzieci zabrać, czy co mają zrobić, nie? Ja mówię, nie wiem. Jeżeli mówię, jest taka prawda, że nie stara się dla dzieci, bo nie ma jak, mówię, to najlepiej będzie do domu dziecka, co nie? No bo trochę coś pomogą, albo coś będzie im lepiej, co nie? I tylko tyle, i zabrać dzieci później, jakieś 3 albo 4 dni później zabrać dzieci do domu dziecka. Z tego, co jak tam kiedyś byłem, to Agnieszka mi się żaliła, że musi dziecku dawać mleko z budyniem, coś takiego, zamiast tego normalnego, tego mleczka na przykład, tego bebiko, nie? Rozstaliśmy się właśnie przez jej mamę, ponieważ nachodziła nas codziennie od momentu, kiedy już wiedziała, że jesteśmy razem, nachodziła nas, że po prostu no ja się nie nadaję, że jestem taki młody, kudy i tak dalej, nie? No, ale myliłaś, no ale to już jest jej sprawa. Ja chodziłem do pracy o 6 zawsze, przychodziłem o 4 i zawsze chodziliśmy nawet w zimę, to była ostra zima, wtedy było minus 20 chyba 7 stopni. Jakoś tak, bo pamiętam, jak luty to był. Chodziliśmy kurde po całej wiosce, tylko żeby ją unikać. Przychodziliśmy do domu o 11, kiedy ona dopiero jechała na Opole do domu. Kłócili się co chwilę, biły się. Kto to wytrzyma takie coś? To jest normalnie masakra taka. Kiedyś widziałem, kurde, jak się biły szarpowe za włosy. To ja wolałem z domu być całkowicie. Bo ja nie lubię się wtrącać czegoś takiego. Panie Bogdanie, co tu się właściwie dzieje z pana punktu widzenia? Co tu się wydarza? Pozbawienie dzieci kontaktu z matką, szczególnie dziecka dwumiesięcznego, które jest jeszcze karmione, jest w wieku tej szczególnej ochrony psychologicznej, no, wydaje się nieco przedwczesnym postanowieniem. Pan mówi delikatnie, wydaje się przedwczesnym postanowieniem, dla mnie to jest zbrodnia, chyba że to dziecko wyciągamy spod jakiejś siekiery, która na nie spada. Ja
specjalnie tak mówię, dlatego że dysponuję takimi informacjami, jakie państwo mi udostępnili. Pani Agnieszka powiedziała swoją wersję, pan dyrektor powiedział coś, co według mnie i do tego zmierzam. Jeżeli sąd dysponował tylko takimi przesłankami, to wydaje się, że to rozwiązanie było dalece na wyrost. Myślę, że w takich sytuacjach należy zacząć od realnej pomocy matce. Do tego, co się dzieje w rodzinie w kategoriach realiów opieki rodzicielskiej, powołane są rodzinne ośrodki diagnostyczno-opiekuńcze. Państwo być może powinni zadbać o to, żeby rodzina miała pieniądze, wyremontowane mieszkanie lub cokolwiek innego. Natomiast sąd powinien zbadać motywy, badać całokształt sytuacji rodzinnej, motywy, jakim kieruje się osoba składająca zawiadomienie, czyli w tym przypadku matka pani Agnieszki. Ta sytuacja jest niezwykle skomplikowana i trudno o jednoznaczny komentarz. Ale jak powiadam, w oparciu o te dane, które tutaj mamy, to wydaje się, że ta decyzja sądu była na dalece przedwczesna. Moglibyśmy to rozstrzygnąć, pytając panią Agnieszkę, czy było badanie w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym? Nie, nie było. W ogóle. Czy pani ja pisałam, teraz napisałam do sądu prośbę o takie badanie. Sama prosiłam. Tak no. Samo jak przyszłam do pana z opieki społecznej i prosiłam, bo nie wiedziałam, o co jestem w ogóle oskarżona i o co mi dzieci zabrali. Tak samo przyszłam do pana z opieki społecznej z prośbą, już kiedy miałam wgląd do akt, że przebadam się. I tak było. I pan z opieki społecznej skierował mnie na badanie. To nie jest... Skierował, tylko ja znaczy, nie mogę kierować. Ja pomogłem załatwić tak, pan po prostu badania. Pan pomógł, ale nikt mi nie udzielił takiej propozycji, żeby... Być może należałoby było pani pomóc załatwić te badania dużo wcześniej, niż komentować to, że pani idzie do lekarza 20 ileś kilometrów dalej, mając lekarza pod bokiem. To jest zupełnie inna kwestia. Ale z tego wynika to, że sąd nie skorzystał ze swoich uprawnień, ze swoich statutowych organów, które są powołane do tego. Kto z tego powodu obrywa najbardziej? Jak zwykle dzieci. Nadgorliwością i też zaniechaniem sądu są tak naprawdę z tego powodu, z tych powodów cierpią dzieci. Nie pani. Pani też cierpi, ale tak naprawdę dzieci. Pani jest duża. Ma siłę, żeby cierpieć gorzej z dziećmi. Panu nie żal tych dzieci, że są w domu dziecka, naprawdę im tam lepiej niż u pani w tym mieszkaniu, gdzie podobno trzeba remontować? Ja uważam, że dziecko powinno być przy rodzicach przede wszystkim. No to jest decyzja sądu, ja mówię, ja nie będę tu w tej chwili rozstrzygał. Wiem, że główną przyczyną chyba było decyzji sądu, że pani kurator chciała się wielokrotnie skontaktować z panią Agnieszką, ale oczywiście bez skutku. Z tego, co ja wiem, z tego, co ja tam jakiekolwiek materiały posiadam, to no niestety komórka nie odpowiada, wizyta u pani kurator w miejscu zamieszkania, ciągle zamknięte drzwi, ciągle nie odebrana komórka. No. My sami często utrudniamy sądowi podejmowanie decyzji, bo jeżeli jest tak, jak pan mówi, że kurator pomimo wielokrotnych starań nie był w stanie skontaktować z matką, to musi jakąś sugestię sądowi dać. Proszę ale pan... cały ten niepokój wokół Agnieszki powstał z kilku plotek przekazanych zresztą przez jej matkę. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że kurator podjął stosowne próby. Jeżeli to się nie udało, wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, że pani jest rzeczywiście patologiczną matką, która naraża dzieci na zagrożenie życia czy też zdrowia, prawda? Że pani demoralizuje dzieci i utrudnia kontakt kuratorowi. Wtedy byśmy się bardzo cieszyli, że sąd zadziałał tak szybko. I wracamy do pierwszej przyczyny tego, że wokół pani Agnieszki i jej dzieci zebrał się wrogi tłum, tak chyba można powiedzieć. Ponieważ ona ujawniła, że w domu jej chłopaka Pawła jest kazirodztwo. Co dziś na ten temat sam Paweł? No i co nie ma na dzień dzisiejszy, to będzie robił chyba i miesiąc. On mnie nie chce widzieć na oczy. Nie, czy nie, na początku, jak jeszcze te wszystkie sprawy były w sądzie, no to tam jeszcze go widziałem, kurde, ten nie, przebaczył mi i tak dalej. A teraz dostał to już ten wyrok te 10 lat, to stwierdził, że nie chce mi na oczy widzieć. Nie, czy jeżdżę z mamą do tego, bo on teraz strzelę, tak wiesz. Włożę ją do tych strzelec do niego, ale on już nic nie widzi na oczy. Po prostu rozumie go, jak że tak powiem. Trzymaj się, co się go boją. Trochę żałuję, trochę nie. Z jednej strony żałuję dlatego, że po prostu na początku było ciężko, bo wiadomo, mój ojciec po prostu był takim człowiekiem, który naprawdę bardzo się starał za nas wszystkich. On sam pracował na nas, kurde, nie wiem, tam było 5 czy 6. Miał te 1300-400, ale zawsze jakoś tam pogłowił się i dał radę z wszystkim.
No po prostu był człowiekiem, który dużo myślał, dawał zawsze rady. Po prostu kiedy on odeszedł, coś pękło, same długi i tak dalej. No, nawet do dzisiejszego dnia jest jeszcze ciężko po prostu z tego wszystkiego wyjść. No. Chociaż my wszyscy teraz pracujemy w Czech. Ja, moja mama i moja siostra. I moja mama to dalej załamana jest. Czy nie, że przez to, że go straciła, tylko po prostu przez tą całą sytuację, że kurde, nie dajemy sobie pomału rady, nie? A oczywiście pracując nie ma tylko wtedy, kiedy na przykład jest taka sytuacja, że coś nie wychodzi nam, teraz jest coś ciężko po prostu, no. Wtedy mówi, no bo tak, bo to wszystko twoja wina, no. Matka, no nie lubi jej. Powiem szczerze, nie lubi jej. No ale ma swoje powody, no. No ale i zazdro, no jej, Duchu Święty. Wiadomo, to normalne. Jakby pani z kimś żyła, kurde, powiedzmy tam 30 lat i tam nagle, o, ktoś pani, kurde, nie wiem, że tak powiem, zabił pani męża. Co pani, na przykład nie zawołałabyś na tą osobę? Cieszyłabyś się pani z tej osoby, na przykład, że tak zrobiła? Jego taki głupi to jest przykład, no ale no, to, taka jest prawda, no. Co tak naprawdę teraz się dzieje w tym domu? Dlaczego słyszymy to, co słyszymy? To, co się dzieje, to o czym mówimy, to jest właściwie typowy obraz rodziny, w której dochodzi do takich relacji całkowicie zaburzonych. Zwykle to nie jest tak, że rodzina nie wie. Bardzo często jest tak, że po prostu rodzina przymyka oczy ze względu na jakieś korzyści. Żona nie mówi o tym, bo straciłaby męża, ale przede wszystkim, co by ludzie powiedzieli. Myślę, że to głównie o to chodzi, a to się zakrywa właśnie na przykład niepokojem o status finansowy rodziny. To nie jest tak. Nie można było nic innego zrobić, bo im szybciej się ujawni fakt tego, że dziecko jest dzieckiem ze związku kazirodczego, tym wcześniej można próbować rekonstruować psychikę tego dziecka i ją uzdrawiać. Pani Agnieszko, żałuje pani, że ujawniła tę sprawę? Nie. Mimo, że tak straszne rzeczy teraz panią spotykają? Nie. Dlaczego? Sumienie by nie pozwalało mi po prostu ukrywać tego faktu. Zrobiłam to jako dobra matka. Uważałam to za słuszne. Czy ma pani sprzymierzeńców w zawalczeniu teraz o swoje dzieci? One nie powinny płacić za pani odwagę. Tylko jedną koleżankę. I tak jak mówię, mimo to dużo mi opieka społeczna pomaga. Bo jeżeli pan z opieki, kierownik, nie chciałby mi, to by dzisiaj ze mną tutaj nie był, nie pomógłby mi finansowo dać na bilety dla dzieci i na farbę. Pani Agnieszka, mimo że się pan trochę do tej sytuacji przyłożył, jednak panu ufa. Mam nadzieję, ponieważ będziemy starać się z sytuacji, że tak powiem, doprowadzić do końca i wyjaśnić no, całą sprawę, ponieważ no, jest to bardzo złożona sytuacja. Co pan dla niej zrobi i dla jej dzieci? No przede wszystkim będziemy próbę, już jest w tej chwili ustalony termin, no będzie niestety musiała zostać w szpitalu na obserwacji, jest ustalony już termin. Długo ta obserwacja będzie musiała trwać? Do 2 tygodni. Pani doktor obiecała, że zrobi to jak najszybciej. W związku z tym no, na remont mieszkania dostaje pieniążki. W tej chwili no, jakie tylko możliwe są środki dajemy. Teraz kolejna historia o ujawnieniu. Przed laty chyba, 8, jeśli nie 10, jako dziennikarka ujawniłaś, czy dowiedziałaś się o niepełnosprawnej, molestowanej dziewczynce? Podczas takiego rutynowego zbierania materiałów w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych dowiedziałam się przez przypadek, że jedna z dziewczynek, pacjentka tego ośrodka, była prawdopodobnie molestowana seksualnie. Okazało się, że prawdopodobnie osobą, która molestuje dziewczynkę, jest jej ojciec. Ona mieszkała w jakiejś małej wsi, tak, ona mieszkała niedaleko w małej tego ośrodka, wsi, do którego była przywożona. Tak, była przywożona na właśnie rehabilitację, mieszkała w małej wsi. Ja pojechałam do tej wsi, okazało się, że sąsiedzi oczywiście nie chcą o niczym mówić. Być może również o niczym nie wiedzieli, bo to też nie jest tak zawsze, że wszyscy o wszystkim wiedzą. Część oczywiście udaje, że nie wie, że nie widzi. Natomiast kiedy próbowałam wymusić jakby na lekarzach, żeby coś zrobili z tym faktem, spotkałam się tutaj z takim dziwnym oporem.
I stwierdziłam, że to nie może tak być, że... Ale co, oni się bali, że nic z tego nie będzie, że rodzice nie puszczą dziewczynki na rehabilitację, tak, że w ogóle dokładnie. Wtedy przepadnie? Przekonywali mnie w ten sposób, że w przypadku ujawnienia tutaj takiej sytuacji, że mamy do czynienia z domniemaniem przestępstwa, dziewczynka może nie pojawić się więcej na rehabilitacji i że w związku z tym no, będzie to dla niej pewna niekorzyść. No bo rehabilitacja rehabilitacją, ale ona po tych zajęciach wracała do tego domu, dokładnie. Gdzie była zupełnie bezbronna. Dokładnie. Niepełnosprawna, z upośledzeniem intelektualnym, na wózku. Dokładnie. Wyobrażenie sobie tej sytuacji nie daje zasnąć. Lekarze nie mieli żadnego wpływu na to, co się dzieje potem, jak ona opuszcza ten ośrodek, prawda? Napisałam o tym artykuł. Artykuł ukazał się w gazecie, w której pracowałam wtedy. Usłyszałam w prokuraturze, pani prokuratura nie musi wszcząć postępowania na podstawie ukazującego się materiału, obojętnie czy w telewizji, w radiu, czy w gazecie, natomiast może to zrobić. I to jest taka delikatna różnica. I mogła i nie zrobiła, tak? Dokładnie. Natychmiast napisałam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, oczywiście na podstawie pewnych przesłanek. Jeszcze jako raz obywatel dziennikarz złożyłaś to w prokuraturze i wzięłaś pieczątkę, tak? Jako obywatel dziennikarz, tak, załączając do tego swój tekst. Jaki był finał tej historii? Finał tej historii był taki, że oczywiście rozpoczęło się postępowanie w sprawie, po czym z braku dowodów przeciwko ojcu i komukolwiek innemu, tak jest to ujęte, zostało umorzone. Wszystkie dzieci trafiły do domu dziecka. Dziś ta dziewczynka jest już pełnoletnia. Tak, ale z tego co wiem, nie mieszka w swoim rodzinnym domu. Mieszka z innymi krewnymi. Gdzieś, gdzie jest bezpieczna. O ujawnianiu kazirodztwa mówić będziemy nadal. Po przerwie. Trzeci Polak przed telewizorem w sylwestrową noc wybrał Polsat. Z całego serca dziękujemy za wspólną zabawę na krakowskim rynku. Życzymy Państwu wspaniałego nowego roku. Oczywiście z Polsatem. Jak wiadomo, dzieci mają talent do wpadania w tarapaty. Kiedy zdarza się to w szkole, ja wkraczam do akcji. Tyle, że to niekoniecznie jest dobry pomysł. Ciamajdowaty strażnik potrafi bowiem sprawić, że problem stanie się jeszcze większy. Kiedy on jest w pobliżu, naprawdę trudno o... bezpieczeństwo. Szkolny patrol w piątek o 19:30. Uwaga, wychodzę. Czy jesteś gotów, czy nie? To miała być randka, która odmieni ich życie. I odmieniła. Bruce Willis i Kim Basinger. Ty skurczybyku, bzykasz ją? Jeszcze nigdy nie uderzyłem kobiety, ale pogódźmy się. Zabiję cię. Randka w ciemno. W niedzielę o 20:00. Marysiu. Kochanie, co się stało? Czy ty mnie w ogóle jeszcze kochasz? Masz fajną dziewczynę, a szukasz dziury w celu. To nie jest moje dziecko. Czy Paweł ma rację? Oglądaj Pierwszą miłość jutro o 18:00. Czego chciałaś? Wyjaśnić wszystko między nami do końca. W przeciwieństwie do ciebie jestem uczciwa. W niektórych krajach zostałabyś oskarżona o zdradę. Zniszczyłeś mi życie i masz czelność rozmawiać ze mną o zdradzie? Samo życie jutro o 19:30. Pani Grażyno, ile lat pani milczała? Całe życie? 2,5 roku temu sobie przypomniałam. Że była pani molestowana? Nie, że byłam używana seksualnie. Jak przedmiot? Przez kogo? Przez rodziców i przez brata matki. Była pani wtedy całkiem małą dziewczynką? Tak. Byłam najpierw przygotowywana do roli prostytutki w domu, a potem byłam używana. Jak długo to trwało? Czy pani potrafi to odtworzyć teraz? To znaczy, ja pamiętam fragmenty.
Ja pamiętam fragmenty, cały czas jestem w terapii, do której sama się zgłosiłam 2,5 roku temu. Jacy to byli ludzie, poza tym, co pani w tej terapii sobie uświadomiła, przypomniała, odtwarza, żeby sobie z tym poradzić, to jacy to byli ludzie, czym się zajmowali w życiu? No, nie była to rodzina patologiczna. Nie. Mój ojciec był na wysokim stanowisku. Nie było wtedy jeszcze, bo ja jestem z rocznika 47, w związku z tym wtedy nie było filmów ani pornograficznych, ani literatury. W związku z czym jakby nie mogłam się posiłkować, tak powiem, prawda, taką wyobraźnią. Mój ojciec był szefem kultury Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Ja byłam w domu bardzo dostatnim. Byłam w domu, gdzie gościło dużo artystów. Tak jakbym żyła w dwóch światach. W świecie w ciągu dnia i w świecie w ciągu nocy. To były dwa zupełnie różne światy. Jak się pani dorosłe życie układało? No, dość kiepsko. Dość kiepsko, dlatego że mój pierwszy, jak ja mówię, bardzo były mąż, a ojciec moich córek, był osobą bardzo niedojrzałą, ale też był synem odrzuconym przez matkę. Tak jak ja i byłam. I tak się znaleźliście i nic z tego dobrego nie wynikło, oprócz tych córek oczywiście. Czy no, była pani w jakimś związku szczęśliwa? Nie. Nie, bo ja nie wiedziałam, co to znaczy. Ja wiedziałam, jak być użyteczną. Byłam bardzo dobrą żoną. To znaczy umiałam i umiem dobrze gotować, prawda, jak tak dalej. Zareagowały córki, kiedy pani postanowiła ujawnić taką prawdę o swoim dzieciństwie? Starsza córka jest bardziej dopuszczona. To znaczy ja im jeszcze wszystkiego nie powiedziałam. Wszystkiego nie, ale fakt jest im znany. No tak. A jeśli nie, no to włączą sobie telewizor i zobaczą mamę. Tak, one mnie kochają i wspierają mnie bardzo. I to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Tak, tak, tak. Chyba czy na pewno, co jest najważniejsze w fakcie ujawnienia czegoś takiego jak kazirodztwo? Najważniejsze jest to, żeby w tym przypadku, prawda, żeby to nie zaburzyło poczucia bezpieczeństwa pani córek, to jest jasne. Także te socjologiczne czynniki nie mają żadnego znaczenia. Pedofilia jest zaburzeniem, które dotyka porówno. Spotykane jest w każdym środowisku, to nie jest przywara patologicznych środowisk. Także praktyka sądowa pokazuje, terapeutyczna, że to się zdarza we wszystkich rodzinach. Czy byliby państwo w stanie, każdy jest skądinąd, każdy przywiózł inną historię, inną wiedzę, czy każdy z was mógłby powiedzieć jednym zdaniem, dlaczego należy, jeżeli należy, ujawniać fakt kazirodztwa? Ja myślę, że przede wszystkim z punktu widzenia ofiary jest to niezbędne do tego, żeby zrozumieć, co się złego w życiu ofiary działo, ale dzieje nadal, bo przecież historia pani życia pokazuje, że ten problem nie skończył się w momencie, kiedy pani zaczęła menstruować i ktoś przestał ją dotykać. Ten problem się ujawnił w tym, że pani związek małżeński był związkiem osób, dwojga niedojrzałych osób, że pani do tej pory czuje potrzebę, żeby to załatwić. Bardzo ważne jest, żeby to nie spowodowało takiego przeniesienia troski nadmiernej i poczucia odpowiedzialności na pani córki. Na to chciałbym zwrócić uwagę, że to jest niezwykle ważne. One nie mogą w tym kontekście wejść przedwcześnie w rolę dojrzałych kobiet i matek. Jak pan uważa, należy ujawniać takie coś? Uważam, że należy ujawniać, choćby ze względu na dobro dzieci, prawda, które są najczęściej ofiarami tej przemocy seksualnej, bo pedofilia no, to tylko dotyczy dzieci, prawda? Dlatego nie zamiatajmy takiej krzywdy pod dywan, bo ona się tam w tym brudzie i ciemności namnaża, a tajemnica jest dla niej jak pożywka, od niej rośnie, potężnieje i w końcu się pod tym dywanem nie zmieści. Wypełznie i nas dopadnie. Dlatego bądźmy przyzwoitymi ludźmi. Nie bójmy się ujawniać prawdy. Chociażby ze strachu. Dobranoc państwu.
Do zobaczenia za tydzień. Kochani, słuchajcie, nie zdążyłam się nawet obejrzeć, a tutaj już nowy rok za pasem. Witam Was po raz pierwszy, 2 stycznia i mam okazję zaprosić na kolejny odcinek Dziewczyn w bikini, w którym to jak zwykle czeka na Was mnóstwo nagród, mnóstwo pieniędzy do wygrania. A co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na nasze proste pytania i zaraz pierwszy z nich się ukaże. Bogini bikini za chwileczkę pokaże Tobie, jak wygląda pierwsza zagadka. Chyba to zrobi. Chyba to zrobi. Bogini, czy mnie słyszysz? Pokaż nam, jaką zagadkę przygotowałaś na sam początek. Dała się udobruchać. Jakiego słowa szukamy? Pytanie standardowe, moi mili. I zagadka jak najbardziej też. 9 liter. Te 9 liter należy ułożyć w prawidłowej kolejności. To znaczy odczytać te wszystkie litery według jednego charakterystycznego dla właśnie tej zagadki kształtu. Co to będzie za kształt? Wiesz przecież sam, że ten kształt jest najczęściej zygzakiem. Ciągnie się jak taki wąż, pełza sobie. Zazwyczaj jest zakręcony i regularny. 500 zł to jest nagroda gwarantowana dla osoby, która poradzi sobie z tą zagadką. A w zasadzie to 600 zł, bo 500 troszeczkę wyglądałoby zbyt ubogo. Na tle tej naszej niebiańskiej plaży, moi mili, 600 zł, właśnie tyle pieniędzy, oddaję bogini bikini jednej osobie, jednemu graczowi. Mam nadzieję, że na przykład Tobie, jeżeli się postarasz, to już za chwilę możesz być bogatszy właśnie o 600 zł. Taka gotóweczka, na pewno Tobie się przyda. Nie wiem, może się spukałeś, pewnie tak, po świętach i po Sylwestrze i teraz brakuje Ci kasy, musisz nadrobić troszeczkę straty, więc nie ma sprawy, 600 zł wpadnie prosto do Twojej kieszeni, jeżeli tylko odpowiesz na to pytanie, które, jak widać, jest bardzo proste, jakiego słowa szukamy, o jakie słowo może tutaj chodzić, zobacz, to jest tylko 9 liter, a jeżeli je ułożysz, to dostaniesz jeszcze więcej, 800 zł od tego momentu i czekam na tą pierwszą osobę, która zgłosi się do mnie i odpowie, o jakie słowo chodzi, i to wcale nie jest trudne pytanie. Spójrzcie tego sami, przyjrzyjcie się tej zagadce, zauważ, jest 9 liter, każda inna. I z tych 9 liter oczywiście można ułożyć tylko i wyłącznie jeden wyraz. Nie ma takiej możliwości, żeby tutaj dało się ułożyć więcej słów. Nie, jeżeli chodzi o 9-literowe słowa, to tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie jest prawidłowe. Tyle, że oczywiście jeszcze nie wiadomo jakie. Ale ja myślę, że Ty, patrząc się już od kilku minut na tą zagadkę, pewnie już jakiś pomysł masz. I właśnie o to mi chodzi, żebyś zgłosił się tutaj na Rajską Plażę i szybko przedstawił mi swój plan na rozwiązanie tej zagadki. Jaki masz pomysł? Co to może być za słowo? I zobaczymy, czy będzie się zgadzać, czy może będzie troszeczkę odbiegać od normy bogini bikini. 800 zł to jest naprawdę mnóstwo kasy, którą to można zdobyć od tak po prostu. Wystarczy tylko, że zadzwonisz do mnie z prawidłową odpowiedzią albo z telefonu stacjonarnego na numer 0400 304300 lub też z telefonu komórkowego na numer gwiazdka 73 33. Słuchaj, szczęście może zapukać do Twoich drzwi. Obyś tylko otworzył mu te drzwi w porę. Chodzi po prostu o to, żebyś jak najszybciej się ze mną skontaktował. Bo nie ukrywajmy, spójrz tylko sam. Ta zagadka jest naprawdę bardzo prosta. Pytanie jest przecież oczywiste. Chodzi o jedno słowo. Szukamy tylko i wyłącznie jednego wyrazu. I ten wyraz trzeba ułożyć właśnie z tych liter,
które tutaj obok mnie możesz znaleźć, tylko te litery masz do dyspozycji. Nie możesz dodać żadnej litery, nie możesz żadnej litery podwoić, ani też żadnej litery pominąć. To jest bardzo istotne. Ale żeby mieć pewność, że to rozwiązanie, które właśnie ty mi zaproponujesz, będzie prawidłowe, to musisz postępować według pewnego klucza. A klucz do tej zagadki polega właśnie na tym, że trzeba najpierw zauważyć pierwszą literę. Gdzieś w tym kwadracie znajduje się najważniejsza, kluczowa litera. Jak już ją odnajdziesz, to nie będziesz miał problemu z odgadnięciem, z odczytaniem dalszej części tej zagadki. Pierwsza litera to jest podstawa, a dalej słowo ułoży się po prostu samo. Naprawdę to żaden problem. Przyjrzyj się uważnie, zastanów się, która litera pasuje tutaj najbardziej na to miejsce lidera. Przewodnie miejsce, które to będzie miejsce? W którym momencie powinno się twoim zdaniem rozpocząć właśnie to słowo, którego szuka bogini bikini? Kto je odnajdzie, ten zapewne wzbogaci się aż o 800 zł. Jeżeli tylko tego będziesz chciał, bo to, że ja chcę tobie oddać te pieniądze, nie wystarczy. Jeszcze ty musisz się zaangażować, ty musisz wziąć czynny udział w naszej grze i musisz jak najszybciej się ze mną połączyć, zagrać i wygrać. Wygrać i zagrać to troszeczkę nie w tą stronę. Najpierw zagrać, a później wygrać. Najpierw przypatrz się zagadce i znajdź to słowo, to jest bardzo ważne. Jak już przeczytasz, jak już będziesz wiedział, że to słowo jest na pewno prawidłowe, to wiesz, że możesz wygrać 1000 zł. A co tam, moi mili? Drugi dzień nowego roku. Więc nie będziemy tutaj rozdawać jakichś niskich kwot. Nie od tego tutaj jesteśmy. Jesteśmy od tego, żeby uszczęśliwiać jak najwięcej osób i rozdawać im jak najwyższe nagrody. Dlatego myślę, że 1000 zł spokojnie Cię usatysfakcjonuje.